Cześć, witajcie w programie o kulturystyce. Ja jestem Darek, to jest Arek, zapraszamy na porcję porannych ćwiczeń. Dzisiaj w programie komputery opanowane przez dzikie hordy. Najnowszy dodatek do Heroesów. Pokażemy wam również Burnout Paradise. Pierwszy wielki hit 2008 roku na konsole. Mamy też Guitar Hero 3. Największe legendy rocka teraz również na komputerach osobistych. Jeżeli chcecie kupić konsolę Sony PlayStation 3, to chyba poważnie trzeba się zacząć nad tym zastanawiać, ponieważ nie dość, że wychodzą coraz lepsze tytuły i wychodzi ich coraz więcej, to konsola staniała. A być może potanieje jeszcze bardziej, skoro prawdopodobnie w kwietniu zostanie otwarty polski oddział Sony pracujący dla rozwoju PlayStation 3. Mówi się, że podobnym krokiem ma też pójść Nintendo, co oznacza, że być może już niedługo poczujemy się jak w Europie. Po nie do końca udanym Blue Dragon wszyscy czekają na kolejną produkcję studia Mistwalker, z którą każdy tak naprawdę wiąże ogromne nadzieje. No i niedługo się ukaże, lada dzień właściwie, Lost Odyssey. Co można powiedzieć o tym tytule? Na pewno to, że tworzą go bardzo głośne, przynajmniej w Japonii, nazwiska. Nad całością czuwa Hironobu Sakaguchi, który wymyślił całe Final Fantasy. Muzykę robi Nobuo Uematsu, który pisał muzykę na przykład do Final Fantasy VII, z której to soundtrack sprzedaje się fenomenalnie w Japonii. Japończycy słuchają go cały czas, jeśli tylko w tym czasie nie słuchają na przykład Chopina. A i scenariusz, a także grafikę tworzyły same największe japońskie nazwiska, których nie wymówię, ale to są totalni samuraje i szoguni wirtualnych światów, także warto na tę grę zwrócić uwagę. Wcielamy się w niej w Kaima, człowieka, który potrafi wsysać zdolności pokonanych przez siebie przeciwników, a oprócz tego jest nieśmiertelny, co jak sądzę znacznie ułatwi rozgrywkę. Świat Lost Odyssey to połączenie świata fantasy ze światem techniki. To oznacza, że na przykład będziemy mogli na swojej drodze spotkać smoka strzelającego laserami, a nie ogniem. Całość fabuły będzie kręciła się wokół przepotężnej, magicznej laski. O tym, jaka będzie gra, przekonają się posiadacze konsoli Xbox 360. Teraz wszyscy, którzy obejrzą naszą recenzję w programie Gram TV, już teraz zapraszam. Popularny polski miesięcznik Play ogłosił listę najlepszych gier 2007 roku. Wygrał Bioshock, który wyprzedził Call of Duty 4 i The Orange Box. Najlepszą grą, która nie miała szansy się przebić, ogłoszono Jericho, a największą niespodzianką roku Portal. W najważniejszych kategoriach natomiast wygrały takie gry. Burning Crusade, World of Warcraft to oczywiście gra sieciowa roku. Dodatkiem jest Na linii frontu, czyli dodatek do kompanii braci. Strategia roku to World in Conflict. Sportówką roku został Pro Evolution Soccer 2008, a grą fabularną, najlepszą grą fabularną, oczywiście Wiedźmin. Tyberium, tajemnicza substancja z kosmosu, o którą w trzeciej części Command & Conquer walczyły organizacje GDI i Brotherhood of Not, powraca. Jeszcze w tym roku zetkniemy się z nią przy okazji taktycznej strzelaniny osadzonej w świecie tego popularnego RTS-a. Akcja Tyberium, bo tak nazywa się gra, toczy się pod koniec lat 50. tego stulecia, mniej więcej dekadę po wydarzeniach znanych z Command & Conquer. Największym zagrożeniem dla świata nie jest już jednak niejaki Kane i jego terrorystyczna organizacja, a kosmici, z którymi mieliśmy już zresztą do czynienia we wspomnianej strategii. W grze wcielamy się w Ricardo Wegen, którego organizacja GDI wysyła po to, żeby poskromił wszystkie ufoki. Ricardo Wegen. Tyberium to gra taktyczna, to znaczy, że nie będziemy tylko strzelać, ale także dowodzić oddziałami ludzi i maszyn. Do naszej dyspozycji oczywiście zostanie też oddana cała masa futurystycznych broni. Szykuje się naprawdę emocjonująca, pełna fajerwerków, taktyczna strzelanina z widokiem z pierwszej osoby. Zagrają w nią posiadacze PlayStation 3, Xboxów 360, no i oczywiście PC-tów. 29 kwietnia to data premiery najbardziej oczekiwanej gry tego roku, GTA 4. Oczywiście według wcześniejszych zapowiedzi najnowsza odsłona Grand Theft Auto ukaże się tylko na konsole. Niekoniecznie. Pojawiła się plotka, że Rockstar chce wydać GTA 4 również na pecety. I to szybciej niż wam się wydaje, bo prawdopodobnie już w październiku. To byłaby świetna wiadomość, a więc niech każdy teraz zamknie oczy i pomyśli życzenie. Gitarowe szaleństwo pełną gębą trwa. Wywodząca się z PlayStation 2 seria teraz dostępna jest nie tylko na Xbox 360, ale również na Nintendo Wii i komputery osobiste. Każdy posiadacz jakiejkolwiek maszynki do grania może się teraz zaopatrzyć w Guitar Hero 3, sprzedawane wraz z gitarą i udawać rockmana we własnym domu.
A dzięki Guitar Hero można być gwiazdą rocka bez żadnych umiejętności gry na gitarze. Nie trzeba mieć nawet słuchu muzycznego, by wykonywać kilkuminutowe solówki przed wrzeszczącą publicznością, nie zdejmując przy tym kapci. Satysfakcja płynąca z gry jest tym większa, że w trójce, jak sam tytuł wskazuje, spotkamy prawdziwe legendy rocka i ich największe przeboje. I tak przyjdzie nam się zmierzyć z ultraszybkim The One Metallica oraz Number of the Beast zespołu Iron Maiden. Fani Black Sabbath odnajdą się w kawałku Paranoid, a miłośnicy klasyki poczują to coś podczas Painted Black Stonesów. Jedną z największych zalet pozostaje zróżnicowany poziom trudności. W najłatwiejszym trybie używamy tylko trzech progów gryfu, a więc nawet osoby początkujące opanują największe rockowe przeboje. Z drugiej strony na hard są takie kawałki, których wykonanie wydaje się niemożliwe, brakuje palców. Seria Guitar Hero cały czas się rozwija, a trzecia część, Legends of Rock, jest na to dowodem. Kilka nowych elementów, takich jak pojedynki z tytułowymi legendami rocka, urozmaicają zabawę, a więc nie ma się do czego przyczepić. Show must go on! Największą zaletą Guitar Hero 3 jest to, że seria ukazała się wreszcie na pecety, a więc ma szansę zdobyć taką popularność, na jaką zasługuje, również w takim kraju jak Polska. Największą wadą tej gry jest z kolei to, że nie zmienia się od początku istnienia. Kilka nowych elementów wiosny nie czyni. Posiadacze PC-ów i konsoli Xbox 360 już cieszą się na myśl o premierze Frontlines Fuel of War, ale niestety posiadacze PS3 będą musieli jeszcze poczekać i to nie wiadomo ile, ale w myśl zasady lepiej późno niż później. Cieszmy się z tego, że w końcu i posiadacze PS3 będą mogli w Frontline zagrać. Dzięki temu wszyscy będą mogli zagrać w tę militarną grę akcji, w której będzie liczyła się nie tylko celność, zręczność, ale też zmysł strategiczny i uwaga, umiejętność wykorzystania na polu bitwy aż 60 pojazdów. Długo wyczekiwane dzikie hordy zawitały wreszcie do sklepów. Drugi oficjalny dodatek do najnowszej, piątej odsłony kultowej sagi Heroes of Might and Magic już od pierwszego odpalenia przywodzi na myśl dwie rzeczy. Mocno powiązanego fabularnie Dark Messiah oraz nieodparte wrażenie o nadciągającym końcu piątej odsłony bohaterów. Finał Wielkiej Wojny jest już bowiem bliski, zaś na pierwszy plan nieoczekiwanie wysuwają się barbarzyńscy orkowie. Panowie z Nival Interactive postanowili losy konfliktu złożyć w owłosionych łapach orkowego plemienia. Tytułowe hordy, wspierane przez najemne gobliny, cyklopy i wszelakie chodzące po ziemi plugastwo, stają do walki przeciw swym odwiecznym ciemiężycielom i panom, a że przy okazji zyska na tym cała kraina, jest to jedynie dodatkowy bonus. Trzeba przyznać, że takie rozpisanie finału historii to zdecydowanie największy plus całego dodatku. Nagły zwrot akcji oraz liczne analogie do innego popularnego tytułu z serii budują nadzwyczaj grywalną atmosferę, która od początku towarzyszy wszelkim naszym poczynaniom. Szkoda jedynie, że niesieni pasją twórczą programiści zafundowali nam prawdziwą karuzelę, w której bohaterowie zmieniają się częściej niż rękawiczki. Praktycznie co druga, trzecia misja wymaga od nas przyzwyczajenia się do nowego herosa, a co za tym idzie, zupełnie innych zdolności, czarów czy artefaktów. Może i jest to ekscytujące, ale niestety odbija się na poziomie samej rozgrywki. Nadmiar bogactwa widać także w innych elementach programu. Bardzo wysoko oceniamy odświeżony i wydatnie poszerzony bestiariusz. Solidnie wyglądają też nowe budowle, zwłaszcza barbarzyńska forteca. Poza możliwością handlowania artefaktami na terenie fortyfikacji pojawiła się całkiem przydatna opcja spieniężenia niepotrzebnych jednostek i przekierowania funduszy na inne bieżące cele. Strona techniczna gry za to niczym szczególnym nie zaskakuje. Pomimo pewnej poprawy trudno mówić o jakichkolwiek innowacjach graficznych. Nie uświadczymy też nowych, porywających tematów muzycznych. Wszystko bazuje na starej, sprawdzonej podstawce. Jedynym wartym wymienienia nowum jest możliwość zapisania powtórek bitew, co niewątpliwie ucieszy większość graczy chcących podzielić się swoimi wyczynami z przyjaciółmi. Dzikie Hordy to pozycja obowiązkowa dla fanów serii. Jest to najprawdopodobniej ostatni dodatek zamykający pewien rozdział w historii sagi Heroes of Might and Magic. I to rozdział nadzwyczaj udany, o czym świadczą choćby wyniki sprzedaży popularnej piątki. Samo rozszerzenie, mimo że na pewno nie innowacyjne, dobrze wpisuje się w ten krajobraz, kończąc historię wojny z demonami bardzo dobrze napisaną kampanią. Dobry dodatek do dobrej gry, a do tego samodzielny, w związku z czym fani Heroesów muszą w niego zagrać, kropka. A my już czekamy na szóstkę, bo w końcu ile można grać w tę samą grę? Premiera gry Lost Zagubieni coraz bliżej. My byliśmy w Londynie na specjalnym pokazie tego tytułu. Zobaczcie, jak było.
zgubiliśmy się, jesteśmy w zupełnie obcym mieście, nie wiemy co to jest za miasto, nie mamy pojęcia co to znaczy underground, ale większość ludzi mówi tutaj po polsku, w związku z czym to jest albo Poznań, albo Koszalin. Tak czy siak, przyjechaliśmy tu nie bez kozery, bo przyjechaliśmy tu na specjalny pokaz gry Lost, gry na podstawie serialu Zagubieni. Jest bardzo zimno i pada deszcz, czego prawdę mówiąc nie spodziewaliśmy się, w związku z czym idziemy do środka zobaczyć jak wygląda gra Lost, chodźcie z nami. Lost to gra przygodowa. Najważniejszym naszym założeniem było udostępnienie świata Lost fanom i nie tylko fanom serialu. Tak, aby mogli poczuć, że są częścią tego wielkiego widowiska. Bohater gry to Elliot Maslow. Ma swoje tajemnice, swoje cele i przeszłość, którą będzie można poznać dzięki retrospekcji. Wprowadziliśmy Elliota, bo chcieliśmy spojrzeć na świat Lost pod innym kątem i pozwolić fanom zidentyfikować się z bohaterem. Którzy twórcy serialu pomagali wam przy tworzeniu gry? Wszyscy twórcy serialu nam pomagali. Na przykład Michael Giacchino napisał muzykę specjalnie na potrzeby gry. To była nasza wspólna praca. Czy mógłbyś powiedzieć coś o fabule gry? Cześć, jestem Mike. Scenariusz gry oparty został o pierwsze trzy sezony serialu Zagubieni. Jednak tutaj wcielasz się w zupełnie nowego bohatera, amerykańskiego dziennikarza, który także był na pokładzie lotu Oceanic 815 i wylądował na wyspie. Teraz żyje razem z innymi głównymi bohaterami, takimi jak Jack, Kate czy Sawyer. Historia Elliota została wpisana w scenariusz serialu. W grze jesteś dziennikarzem, który odkrył pewną tajemnicę w Sydney i leciał do USA, żeby napisać artykuł. Na wyspie pojawią się ludzie, którzy będą chcieli do tego nie dopuścić i zabić cię. Twoim zadaniem będzie uniknięcie śmierci, a potem ucieczka z wyspy. Grałeś już w Lost? Podoba ci się? Oczywiście, że grałem. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo wciągająca. Odkrywasz nowe tajemnice, rozmawiasz z bohaterami serialu, lepiej ich poznajesz. Sam przekonujesz się, jak okropny jest Sawyer oraz jak piękną kobietą jest Kate. W Londynie oprócz Królowej Anglii i Davida Beckhama spotkaliśmy Roberta z firmy CD Projekt, która to firma wydaje grę Lost. Robert, powiedz mi, widziałeś serial? Widziałem serial. A grę widziałeś? Widziałem. A grałeś? No trochę pograłem faktycznie. No i powiedz mi, jakie są wrażenia? No super, gra będzie niezła. Naprawdę dobrze się zapowiada. Nawiązuje dość mocno do klimatu Lost. No tworzy go praktycznie na nowo. No będzie to pewnie potencjalny hicior. A kiedy ten potencjalny hicior się ukaże? 28 lutego. Na jakie platformy? Wszystkie. Czekamy. Kolejne części Burnouta zawsze budzą niemałe zamieszanie wśród konsolowców, którzy żądają emocji silniejszych niż może dać im jakakolwiek inna gra wyścigowa. Bo to, co oferuje Burnout, jest zawsze o lata świetlne, bardziej dynamiczne i widowiskowe niż doznania proponowane przez goniący w oddali peleton wyścigowych tytułów. I co ważniejsze, unikalna charakterystyka Burnouta jest nie do podrobienia. Wielu śmiałków próbowało naśladować tę grę, ale ideał pozostał jeden. Najnowsza odsłona Burnouta, zatytułowana Paradise, zmieniła się znacząco w stosunku do poprzedniczki. Otworzyła przed nami wielkie miasto, które będziemy mogli dowolnie zwiedzać w poszukiwaniu wyścigów, zadań i warsztatów samochodowych. Paradise City jest ogromny. Początkujący gracz może się zgubić w gąszczu ulic, alejek i skrótów. Tak naprawdę dopiero po kilku długich godzinach gry pozwala czuć się w nim jak w domu. Potrzeba rozegrania, aby wyścigi polegające na przejechaniu z jednego miejsca mapy do drugiego nie były dla nas problemem. Z czasem nie będzie przeszkadzało nam to, że nie ma zamkniętego toru, nie ma strzałek jak jechać, a jedyną wskazówką jest GPS, który enigmatycznie wskazuje metę. Dlatego właśnie tylko i wyłącznie doskonała znajomość rajskiego miasta pozwoli nam podejmować szybkie decyzje i wygrywać. Oprócz normalnych wyścigów możemy zdecydować się na pościg za uciekinierami, w którym chodzi o to, by zdjąć jak najwięcej samochodów albo odwrócić rolę i uciekać tak, aby nikt nas nie staranował. Warto jeszcze wspomnieć o trybie kaskaderskim, w którym musimy na czas wykonywać kombinacje trików, by osiągnąć odpowiedni pułap punktów.
każdy z tych trybów jest inny i każdy oferuje nieco inne emocje. Co ważniejsze, wszystkie są równie interesujące. Rajskie Miasto to ogromny teren zniszczeń. Gigantyczny poligon, na którym każdy mały chłopiec może bawić się samochodzikami i wykonywać najbardziej spektakularne kraksy oraz najdłuższe skoki. Rozrywki, którą oferuje Burnout Paradise, nie da się porównać z niczym innym. To gra fenomenalna, dopracowana w każdym szczególe i zachwycająca przez długie godziny zabawy. Fenomenem serii Burnout jest to, że każda kolejna część jest lepsza od poprzedniej i Paradise tę chlubną tradycję kontynuuje. A oprócz tego gra powstała na zupełnie nowym silniku, w związku z czym jest na co popatrzeć. Firma Electronic Arts podkręca temperaturę przed premierą swojej kolejnej wysokobudżetowej produkcji Army of Two, udostępniając w sieci kolejne trailery i robi to bardzo dobrze, bo jak sami widzicie i sami musicie przyznać, te krótkie wstawki wyglądają jak filmy akcji najwyższej klasy. Po samej grze również możemy spodziewać się głównie akcji, i to podwójnej akcji, bo przypominamy, że Army of Two jest grą militarną z dużą dawką humoru, ale taką, gdzie najważniejszy jest tryb cooperative, czyli taki, w którym dwóch graczy może jednocześnie przechodzić kampanię, normalnie przeznaczoną dla jednego. Dzisiaj w dziale reedycje znowu dwie gierki. Na początek Condemned, czyli horror o bardzo przytłaczającej, ciężkiej atmosferze, ale jednocześnie potrafiący przestraszyć znienacka jakimś nagłym wydarzeniem, silnym dźwiękiem, doznaniem. W grze wcielamy się w agenta FBI, Ethana Thomasa, który zostaje postawiony w dosyć dziwnej sytuacji, ponieważ z jego broni zostaje zabitych dwóch policjantów. W związku z czym złowcy, który zabójców ściga, sam staje się ofiarą i musi uciekać. Mówisz, że gra jest straszna, a jakbyś miał ocenić w skali 1 do 5 straszność tej gry. Czy gra jest tak straszna jak Fear, czy tak straszna jak Alone in the Dark, czy w ogóle nie straszna? Czy tak straszna jak straszny film. W Fear jest więcej akcji, tutaj jest więcej takiego mrocznego gdzieś tam skradania się, kombinowania się. Trzeba używać na pewno więcej inteligencji i to się może niektórym spodobać. Ja wiem, że ta gra nie jest może zbyt popularna i niewiele osób wie, jak dobre jest Condemned i właśnie dlatego powinniście spróbować w tę grę zagrać. Tym bardziej, że już niedługo pojawi się dwójka. Myślisz motocykle, mówisz MotoGP. Ta seria gier traktująca o wyścigach jednośladów jest bez wątpienia najlepszą, najsłynniejszą i w ogóle serią traktującą o motocyklach. Co roku dostajemy jej kolejną, nową, odświeżoną i usprawnioną wersję. Ostatnią jest MotoGP 07, gra, która w stosunku do poprzednich części została nie tylko usprawniona, ale też zdecydowanie uproszczona, tak aby bez problemu radzili sobie wszyscy, także laicy niewychowani na autoszrotach. Mamy rok 2008, czyli możemy się spodziewać, że powstanie też gra MotoGP 08. Kiedy dokładnie, tego niestety nie wiem. Do tego czasu trzeba coś robić, na przykład grać w MotoGP 07. Jeśli nie macie tej gry, mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest właśnie ta gra. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak nazywa się aktualny mistrz świata w klasie MotoGP? Odpowiedzi na konkurs wysyłacie na mail konkurs@gram.pl. W tytule maila wpisujecie MotoGP 07, a nazwisk zwycięzców szukacie w internecie na www.gram.pl. W 1931 roku Winston Churchill był w Nowym Jorku i potrąciła go taksówka, w związku z czym trafił do szpitala, ale wyzdrowiał i potem przyczynił się do upadku III Rzeszy w II wojnie światowej. Wyobraźcie sobie, że było inaczej. Wyobraźcie sobie, że taksówka go zabiła, a w wyniku serii niefortunnych zdarzeń i wypadków w latach 50. naziści panoszą się w Ameryce. To jest fabuła gry Turning Point Fall of Liberty. W grze wcielamy się w partyzanta, który dzierżąc w dłoni amerykańską flagę powiewającą na wietrze, próbuje wypędzić nazistów z USA. Turning Point Fall of Liberty ukaże się w marcu na pecety, Xboxy 360 i PlayStation 3. Posiadacze konsol Xbox 360 podłączonych do sieci już mogą grać w demo. W listopadzie minie 10 lat, odkąd pecetowcy zachłysnęli się Baldur's Gate. Gra doczekała się kolejnych odsłon i wersji na różne platformy. Przyszedł też czas na PlayStation 2. Baldur's Gate Dark Alliance ukazało się w 2001 roku i dostało od recenzentów świetne noty. Jednak to kontynuacja tego tytułu, Dark Alliance 2, podbiła serca graczy w Polsce. Meandrów fabuły nie ma sensu wyjaśniać. Dobro walczy ze złem i tylko od nas zależy, czy finalnie białe będzie na wierzchu. Przygodę rozpoczynamy jako jedna z pięciu postaci. Do wyboru mamy barbarzyńcę, elfiego mnicha, nekromancera, kapłana i kogoś na kształt krasnoluda. Każdy z bohaterów specjalizuje się w czym innym, dlatego już na początku warto się zastanowić,
kto najbardziej odpowiada nam charakterologicznie. Barbarzyńca, jak na głupkowatego osiłka przystało, najlepiej radzi sobie z toporkiem bądź mieczem. Mnich biega z księgą w ręku i sprawniej niż młotkiem posługuje się czarami. Krasnolud natomiast, mówiąc wprost, ma cela i jest najgroźniejszy, gdy dzierży w ręku kuszę. Ktoś kiedyś powiedział, że Dark Alliance to RPG dla tych, którzy nie lubią RPG. I rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Więcej tu mamy akcji niż elementów roleplay. Nasze poczynania w grze sprowadzają się do jednego bardzo prostego schematu. Idziemy przed siebie, pacyfikujemy wrogie nam kreatury, zbieramy poukrywane w skrzyniach skarby i co jakiś czas rozkładamy na łopatki większego bossa. W międzyczasie robimy zakupy u płatne żalub w punkcie mydło i powidło. Nawet jeśli nie brzmi to zachęcająco, ma naprawdę bardzo wiele uroku. Wie o tym każdy, kto zetknął się na przykład z kultowym Diablo. Im dalej w las, tym gra bardziej nas wciąga. Na pewnym etapie rozwoju postaci okazuje się, że z biegającym po ekranie ludkiem jesteśmy związani emocjonalnie i że fajniej nam w świecie Forgotten Realms niż w realu. Z racji wieku Dark Alliance 2 może nie powala audiowizualnie, ale przecież nie o to chodzi. Wielu na pewno też przymknie na to oko, gdy przekona się, że na jednej konsoli w trybie co-op mogą grać równocześnie dwie osoby. Baldur's Gate Dark Alliance 2 ukazało się 4 lata temu, więc tak naprawdę nie powinno mi się chcieć nawet na to patrzeć, a tymczasem gra się całkiem. Gra była tak popularna, że cały nakład rozszedł się raz, dwa, pięć. Trudno było ją nawet kupić na aukcjach internetowych. Teraz na szczęście nie będzie z tym problemu, bo Baldur wrócił do sklepów. Od nas to wszystko. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. I cały czas widzimy się na www.gram.pl. Do zobaczenia.